Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Smalczu Mistrz. To jest nowa seria na moim kanale, czyli Światy Miecza i Magii, czyli tak zwany audiolog podcast z moim stylu, czyli gadam i czytam o tym, co lubię, czyli o fantastyce, o grach, o filmach, o serialach, bajkach, anime, muzyce. Ale głównie skupimy się na początek na fantastyce i na świecie Wiedźmina. Z tegoż powodu, że po prostu sezon jest wiedźminowy. I potem będziemy się skupiać na Harry Potterze. Ale przede wszystkim będę się skupiał na Wiedźminie. I potem jeśli seria się rozhula, będę dalej dodawał kolejne światy, czyli kolejne uniwersa. I albo jakieś opracowania, streszczenia, opowieści, fragmenty czytał będę. I nie ukrywam, że po prostu będę chciał poćwiczyć sobie razem z wami czytanie, dykcję i skupić waszą uwagę na rzeczach bardziej wartościowszych niż tylko mielenie jednego i tego samego kotleta na internetach. Więc ja jako Malczu Mistrz, a jakbyście chcieli wiedzieć, to pan Michał, tak się z imienia przedstawię i tyle, i więcej nie musicie wiedzieć, jeśli nie chcecie. Przeczytam teraz dla was trochę z internetu. Zostawiam wam za zadanie dowiedzenie się, skąd ja tą wiedzę, to będę czytał po prostu z gotowych treści, będę czytał z internetu dla was jakieś fajne opowiadania, streszczenia wiedźmińskie. Na pierwszy rzut idzie głos rozsądku. Także teraz zaczynam taki audiolog, podcast, odcinek pierwszy z świata Wiedźmina, czyli Światy Miecza i Magii, audiolog, podcast wiedźmiński, czyli Witcher. Zaczynam czytanie podcastowe, głos odpowiadania w cyklu wiedźmińskiego, opowiadania, głos rozsądku. Najpierw trzeba przeczytać, o czym to w ogóle jest ten głos rozsądku. Czyli pierwsze w ogóle opowiadanie Andrzeja Sapkowskiego, zaczynające cykl wiedźmiński w naszym kochanym kraju. Tak. Głos rozsądku, opowiadanie wchodzące w skład tomu Ostatnie życzenie, jest ono utworem centralnym całego zbioru. Jego fragmenty przeplatają się z innymi opowiadaniami książki. Akcja dzieje się w 1252 roku. Fabuła została wykorzystana przez Michała Szczerbica w scenariuszu 9 odcinka serialu Marka Brodzkiego. Geralta zagrał Michał Żebrowski, Nenekkę Anna Dymna, Lolę Marię Peszek, Maria Peszek, Falwika Maciej Kozłowski. Akcja utworu zaś właśnie dzieje się niedługo po opowiadaniu Wiedźmin. Wskazuje na to stan zdrowia Geralta po odczarowaniu Addy, takiej kapłanki z świątyni Maliter, jakby ktoś nie wiedział. I teraz przeczytam, postaram się wam przeczytać streszczenia danych opowiadań. Przeczytam wam treści opowiadań opowiadania głos rozsądku. Ale najpierw, jak coś, to przedstawimy tak pokrótce głównych bohaterów danego opowiadania, jeśli są oni wymienieni. Tak, by the way, poszukajcie, skąd ja, macie za zadanie, znajdźcie, skąd ja czerpę wiedzę i czytam ten tekst. Jak to znajdziecie, to sobie powielajcie i się dokształcajcie tą wiedzę. Jakby co, jakbyście mieli jakieś fajne strony z opracowaniami fantazy, to mi podsyłajcie, albo jakimiś opowiadaniami szkolnymi, czy coś, to mi podsyłajcie. Najfajniejsze komentarze, jeśli jakieś będą, postaram się wyróżnić jakoś albo przeczytać. Ale głównie to skupia się teraz na ćwiczeniu dykcji i ćwiczeniu czytania.
ponieważ chcę wyrobić sobie lepszą opinię na YouTubie niż tylko ty taką opinię, że ja to sro, ja to tamto, że ja się kurde nie staram, inni to mają lepiej, ty to jesteś chuj, ty to jest taki, śmaki, owaki, w ogóle bez sensu jest twój kanał. No, ja po prostu staram się wyjść naprzeciw. Więc teraz proszę was, skupcie się i miłego słuchania życzę. Także rozpoczynamy cykl. Czytamy. Bohaterowie. Geralt z Rivii. Neneke. Arcykapłanka świątyni Melitele. Lola. Kapłanka, która założyła śluby milczenia. Jaskier. Bardzo zakochany w piwie i pięknych kobietach. Bawidamek. Przyjaciel Geralta. Falwik. Hrabia. Przywódca zakonu Białej Róży. Tailless. Rycerz zakonu Białej Róży. Denis Cranmer. Krasnolud, kapitan gwardii księcia Herewarda. Treść. Głos rozsądku 1. Główny bohater, nieznany nam jeszcze z imienia i pochodzenia, przeżywa niezwykłą nocną przygodę. Odwiedza go młoda kapłanka, także nieznana czytelnikowi. Tak właśnie rozpoczyna się zbiór opowiadań. Następnie rozpoczyna się opowiadanie Wiedźmin, gdzie poznajemy tożsamość głównego bohatera. Głos rozsądku 2. Geralt kuruje swoje rany w świątyni bogini Melitele. Leczą go arcykapłanka matka Neneke i kapłanka Lola. Dzięki ich pomocy Geralt zaczyna powoli wracać do zdrowia. Neneke wyjaśnia mu, że rany są wyjątkowo groźne i trzeba będzie paru miesięcy, by się całkowicie zagoiły. Opowiada mu również o Loli. Geralt chciałby z nią porozmawiać, lecz arcykapłanka wyjaśnia mu, że to bezcelowe. Lola składała bowiem śluby milczenia zawsze i wszędzie. Rozpoczyna się opowiadanie Ziarno Prawdy. Głos rozsądku 3. I tutaj czekajcie. Do świątyni przybywają dwaj rycerze z zakonu Białej Róży, hrabia Falwik i świeżo pasowany rycerz Tailless. Są oni, zresztą tak samo jak wielu rycerzy zakonu, wasalami księcia Herewarda, władcy Ellander, gdzie znajduje się świątynia. Oznajmiają, że księciu nie podoba się obecność Wiedźmina w świątyni i nakazują mu odejść. Neneke słusznie domyśla się, iż rozkaz ten wydał nie książę, lecz sami zakonnicy. Oświadcza mu Ode, że Geralt jest zaliczany do przyjaciół świątyni i wyjedzie stąd dopiero wtedy, gdy sam będzie chciał. Wiedźmin, nie chcąc wywołać konfliktu, oznajmia, że wyjedzie za parę dni, gdy się całkowicie wykuruje. Falwik się zgadza, lecz Tailless chce wyrzucić Geralta natychmiast. Obraża również Nenekę, to z kolei denerwuje Geralta. Mówi do słuchu Tailessowi, a ten z wściekłości wyzywa go na pojedynek. Arcykapłanka oświadcza jednak, że na terenie świątyni nie wolno przelewać krwi i wyrzuca nieproszonych gości. Rozpoczyna się opowiadanie Mniejsze Zło, gdzie zostaje wyjaśnione pochodzenie przydomka Geralta, rzeźnik z Blaviken. Tak, no właśnie. Głos rozsądku 4. Geralt rozmawia z Lolą, choć nie odpowiada mu ona, to mimo wszystko jej obecność jest dla Wiedźmina kojąca. Geralt opowiada jej o sobie. Mówi o swoim tak naprawdę oficjalnie nieistniejącym kodeksie, który zabrania Wiedźminom mieszać się w sprawy ludzi. A tymczasem nasz bohater mieszał się w sprawy ludzi i to dość często, z rozmaitymi skutkami. Mówi jej też o Wiedźminie Wesemirze, który był dla niego jak ojciec. Przypomina sobie również swoją przygodę w Cintrze i jak się wmieszał w tę sprawę. Rozpoczyna się opowiadanie Kwestia Ceny, gdzie poznajemy przygodę Geralta w Cintrze i jak się zakończyło mieszanie się w sprawy ludzi. No. Właśnie.
I jeszcze przeczytam wam. Jeszcze przeczytam wam głos rozsądku 5. Geralt odwiedza w świątyni. Geralta odwiedza w świątyni jego. To czekajcie, przeskoczyło. Moment, to. A wiecie co, przeskoczymy trochę. Przeskoczymy. Przeczytam wam finalne streszczenie, tak żeby nie było po kolei. Przeczytam wam głos rozsądku 7 teraz. Geralt i Jaskier opuszczają chwilowo teren świątyni. Tak przeskoczymy. Nie będzie po kolei. Geralt i Jaskier opuszczają chwilowo teren świątyni, chcąc udać się do miasta. Niechcący wpadają prosto na Falwika i Tylesa. Towarzyszy im straż księcia Herewarda pod przywództwem krasnoluda Denisa Kramera. Kramer oznajmia mu warunki pojedynku. Geralt będzie musiał walczyć z Tylesem. Jeśli odmówi, zostanie powieszony. Jeśli dotknie przeciwnika mieczem, to również zostanie powieszony. Gdyż Tyles jest ulubieńcem księcia. Chcąc, nie chcąc, Geralt staje do walki. Dochodzi do pojedynku między nim a Tylesem. Geralt najpierw odpiera ciosy, aż wreszcie odbija się cios przeciwnika tak, że Tyles rani się własną bronią. Falwik chce aresztować Wiedźmina, lecz Kramer go powstrzymuje. Geralt nie złamał przecież warunków umowy. Zakonnik przysięga mu zemstę. Wiedźmin i krasnolud żegnają się z przyjaźni. Geralt i Jaskier wracają do świątyni Maltele, przemilczawszy oczywiście całą przygodę, jaka ich spotkała. Wreszcie Geralt wyzdrowiał całkowicie, pożegnał się z Denekę i Lolą, a wraz z Jaskiem ruszył na spotkanie nowych przygód. I to był pierwszy odcinek Światów Miecza i Magii, takiego wiedźmińskiego audiologu podcastu. Ode mnie, czyli od Malcza Mistrza, to była treść opowiadania Głos Rozsądku, streszczona i ładnie opracowana. I zachęcam was do czytania książek i opowieści fantazy z cyklu Miecza i Magii, z światów waszych ulubionych bohaterów i magii i postaci fantastycznych. To będzie taki fantastyczny, przygodowy, literacki audiolog, podcast. Zaczniemy od świata Wiedźmina, a potem zobaczymy, jak leci. I będę starał się czytać jak najwięcej dla was treści fajnych. Może jakieś opracowania znajdę, może jakieś streszczenia, może jakieś opisy postaci, treści, mapy i questy, różne takie. Najpierw zacznę cykl wiedźmiński, potem cykl z gry. No i może jakieś opowiadania autorskie, społecznościowe, zobaczymy. Postaram się jak najwięcej dla was odkryć i wyćwiczyć dykcję. A po prostu chciałbym dla was coś fajnego przeczytać. Jak macie jakieś fajne treści dla mnie, jakieś opowiadania, jakieś streszczenia fantazy, to możecie mi podesłać dane, jakieś w komentarzu napisać: Michał, Malczu, przeczytaj to i to, i ja przeczytam. Ale ogólnie chcę pociągnąć ten cykl wiedźmiński. I to jest taki mój własny, taki gadam i czytam, co lubię. Zaczynam po prostu od audiologia. Także to był pierwszy odcinek podcastu audiologu Światy Miecza i Magii by mnie, czyli Malczu Mistrz, czyli od pana Michała, czyli od Malcza Mistrza. Taki audiolog podcast wiedźmiński ze świata Wiedźmina. Czytane i gadane, tak to i co i jak ja lubię. Mam nadzieję, że chociaż trochę osób zaciekawie przed nowym sezonem Wiedźmina nawet się tą sprawą naszą wiedźmińską. I miłego słuchania życzę. To jest odcinek pierwszy z audiologu podcastu Światy Miecza i Magii, a to jestem ja, czyli Malczu Mistrz. Także miłego słuchania. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Kocham was. Dajcie łapkę, fapkę, zdrapkę i lajka, jeśli możecie, albo napiszcie komentarza, czy wam się podoba taka forma mojej twórczości, takiego audiologu podcastu. Także cześć!